Ukrainy nie przywieziono tak, jak się mówi 2,5 miliona, tylko przywieziono co najmniej 6 milionów ton. Czy piroło polskie rolnictwo? Żyjemy niestety w polityce w okresie uprawiania polityki na zasadzie matriksu, bo nazwanie się suwerennej Polski suwerenną jest rzeczywiście dla mnie parodią. Jeśli chodzi o to, co kipi w polskiej prawicy, no tam, tam, tam nic nie kipi. Dlatego, że mamy sytuację, w której mamy udawanego premiera. Mamy udawaną marszałek i mamy udawanego prezydenta, ale ogólne zadłużenie państwa to jest problem, dlatego że oficjalnie mówi się o kwocie około 600, 700 miliardów. Natomiast de facto jest to powyżej 2,5 biliona. Polska nie dostała krajowego planu odbudowy zaliczki. Dlatego, że polski rząd spóźni się ze złożeniem ostatecznego projektu. Panie redaktorze, pewnie do lapera to jeszcze Panu Michałowi sporo brakuje. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mikołaj jako redakcja, Goniec.pl. Karty na stół Państwa i moim gościem był minister rolnictwa Marek Sawicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, na początek no pytanie, skoro był pan kiedyś ministrem rolnictwa, no i to przez kilka dobrych lat. Gdy patrzy pan dzisiaj na sytuację rolnictwa, no przypomnijmy sobie przede wszystkim tak. Mamy teraz protest hodowców Malin, mamy problemy z średnią chlewną, no stad nam się o wiele ubyło w ostatnich latach, mamy zboże z Ukrainy, tak, według danych Ministerstwa Rolnictwa silosy są pełne. Wiemy doskonale, że to zboże niedługo znów ruszy przez Polskę. Jaka jest sytuacja dzisiaj polskiego rolnika? Jaka jest sytuacja polskiej wsi? Kiedyś mówiło się, że nieszczęścia chodzą parami, dziś natomiast mamy niestety, jeśli chodzi o rolnictwo, nieszczęście grupowe, dlatego że nie ma dzisiaj żadnego rynku rolnego, który byłby rynkiem zadowalającym producentów, dlatego że we wszystkich sektorach, we wszystkich obszarach mamy ceny poniżej kosztów wytwarzania. Rynek został całkowicie rozregulowany, całkowicie popsuty, i rządzący, mało tego, nie zdają sobie sprawy z problemu, z jakim się mierzą. Opowiadano nam przez dłuższy okres czasu, że mamy nadmiar zboża w granicach 3-4 milionów ton, że do żniw się tego pozbędziemy. A już 1 lipca ubiegłego roku GUS jasno informował, że mamy 6,5 miliona ton zapasów na początek żniw w zeszłym roku. Produkujemy około 36-5,5 miliona ton, a zużywamy 27, czyli jest kolejne 8 na plusie. I z Ukrainy nie przywieziono, tak jak się mówi, 2,5 miliona, tylko przywieziono co najmniej 6 milionów ton, bo nikt nie ewidencjonował wwozu tak zwanego zboża technicznego. W związku z tym mamy dzisiaj nadwyżkę na starcie żniw, co najmniej 9,5-11 milionów ton zboża. I szczególnie operatorzy ci na obszarach gmin, gdzie skupują 10-20 tysięcy ton zboża, oni swoich magazynów nie rozładowali i oni nie dostali żadnej pomocy, żadnego wsparcia od państwa. Minister Rolnictwa mówi od dłuższego czasu o wielkich miliardach, jakie są pompowane dla rolników w zakresie pomocy zbożowej, pomocy nawozowej, że to już ponad 14 miliardów złotych. Sprawdzałem kilka dni temu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otóż rolnikom na pomoc zbożową wypłacono niespełna pół miliarda złotych, a wniosków, jakie złożyli rolnicy, było niecałe 70 tysięcy, więc ta pomoc nie jest taka, o jakiej się mówi. Natomiast nic nie słyszymy o kwestii rozwiązania problemu w skali europejskiej i o polskich propozycjach dla Europy, bo samo stwierdzenie wczoraj pana premiera i ministrów rolnictwa kilku państw tu przygranicznych z Ukrainą, że po 15 września nadal nie będziemy importować żadnego zboża z Ukrainy, jest zwyczajnym kłamstwem, dlatego że z Ukrainy w tej chwili zakazany jest import tylko dwóch zbóż pszenicy i kukurydzy. Natomiast pozostałe zboża. Idą, przepływają do Polski w ilości nieograniczonej. Przetwory zbożowe tak samo, tak jak również sprawa chociażby oleju rzepakowego czy oleju słonecznikowego, Rzepak i słonecznik nie ja jest uważa pan, że to, olej co jest. Się teraz dzieje nie jest w interesie polskiego rolnika i pozostaje pytanie, czy to, co się dzieje jest po prostu czy to niekompetencją, niedopatrzeniem, czy jest celowym działaniem? W mojej ocenie jest zwyczajnie niekompetencją, bo trudno to mówić o jakimś celowym działaniu, to jest raczej niekompetencja ze strony rządu. I trzeba, trzeba wyraźnie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że nie znają skali, tak i nie, nie chcą znaleźć sposobu na rozwiązanie problemu, bo dzisiaj mamy naszego komisarza w Brukseli, Janusza Wojciechowskiego. To jest trzeci co do ważności komisarz w Komisji Europejskiej i on powinien zaproponować Europie powrót do tak zwanych cen minimalnych w produkcji rolniczej i jednocześnie pewne kwoty, kontyngenty wywozowe. Produktów żywnościowych na cele humanitarne, właśnie dla Afryki. Panie proszę, dla a czy to Wschóra? nie jest tak, że rolnictwo będzie tym sektorem gospodarki, który będzie powoli wygasał i też te e, procesy, gdzie będzie coraz mniej stad, coraz mniej gospodarstw, to będzie też taki naturalny proces? Panie redaktorze, jeśli przybywa nam ludzi, a przybywa na kuli ziemskiej, to wieszczenie o tym, że rolnictwo będzie zwijane, jest po prostu utopią, bo żywności będzie potrzeba więcej, a nie mniej. I problem polega tylko na tym, że świat nie pomyślał o mechanizmach redystrybucji tej żywności, bo świat jest skłonny wydawać ogromne pieniądze na bosaki, do odpychania traw z uchodźcami z Afryki i topić ich na Morzu Śródziemnym. Na to bogaty świat ma pieniądze, ale na to, żeby zawieźć im tam żywność, która jest w Europie dzisiaj w nadmiarze, to świat pieniędzy nie ma. Więc pytanie, o co tu chodzi? Jeszcze raz podkreślam, mamy komisarza, mamy wielką strukturę Unii Europejskiej, mamy także ONZ i jego agendy i w związku z tym czas najwyższy, żeby więcej pieniędzy przeznaczyć na redystrybucję żywności. To, że koncentracja będzie następowała w takich krajach jak Polska, jak następuje również we Francji czy w Niemczech w zakresie produkcji rolniczej, to jest jakby no właśnie, normalna, bo, bo normalna tutaj sprawa. Różnica konkurencyjna między Polską a Ukrainą jest to, że my mamy wiele rozdrobnionych gospodarstw niewielkich, a Ukraina ma te ogromne konglomeraty, często w rękach zagranicznych. No ale na no terenie więc, Panie Ukrainy. redaktorze, cały problem polega na tym, że jeśli chodzi o Ukrainę, to mamy do czynienia z wielkimi agrokompleksami, z kapitałem międzynarodowym i z tej rzekomej. Yy, Ścieżki eksportu Morzem Czarnym do Afryki, z 32 milionów ton zboża wyeksportowanego w ciągu ostatniego roku, od lipca do lipca, tylko 700 tysięcy ton trafiło do tych krajów z południa Afryki biednych. Natomiast największym importerem były Chiny, Hiszpania, Egipt, Turcja, ale także chociażby Holandia. Więc widać wyraźnie, że te kraje, które mają moce przerobowe w zakresie przerobienia zboża rzepaku słonecznika chętnie kupiły ukraińskie zboże, ukraiński rzepak słonecznik i sprzedały w formie przetworzonej. Na chwilę przerywnik, stały format, siedem kart na stół z pytaniami dla naszego gościa. Trzy do wyboru oczywiście, cztery pozostaną no, tajemnicą. Do tematu rolnictwa pewnie jeszcze wrócimy, natomiast teraz bardzo proszę. Trzy? Trzy. Raz. Dwa, trzy. Tak, bardzo proszę. To ja je odkrywam? Tak jest. Ho, ho, ho. Czy PiS polskie rolnictwo? Polskie rolnictwo jest dosyć silne. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej bardzo mocno się wzmocniło. PiS je osłabił, ale y, myślę, że nie zaorze. Nie będzie w stanie zaorać, dlatego, że y, najbliższe cztery miesiące rolnictwo wytrzyma i y, przyjdą lepsze przy czasy. Uważa pan, że kwestia naprawy rolnictwa to jest rok, dwa lata? Kwestia naprawy rolnictwa to jest praca ciągła, dlatego że w rolnictwie łatwo jest coś zepsuć. Ja jestem z wychowania i z wykształcenia rolnikiem i u mnie ojciec zawsze mnie uczył jako małego chłopaka. Chociażby przy orce. Nie można zrobić żadnego omijaka, nie można zrobić żadnego przepustu, bo raz zepsuta gleba naprawia się 3-5 lat. Więc to jest tak z rolnictwem. Jeśli coś się zepsuje, rzeczywiście ono wymaga długiej pracy, ale kwestie związane chociażby z regulacjami rynkowymi można zrobić od zaraz. I od tego potrzebna jest silna Polska w Unii Europejskiej i silny polski komisarz, który akurat może, może te sprawy rozwiązywać. I kolejne pytanie. Kto wygra bitwę o Polską wieś? Panie redaktorze, myślę, że bitwę o polską wieś ostatecznie wygrają mieszkańcy wsi. Oni będą beneficjentami, że tak powiem, swoich decyzji. I jeśli wybiorą ponownie tak, jak wybrali przez ostatnie dwie kadencje, to ta iluzoryczna poprawa, jaka była na początku, skończy się tak, jak się skończyła. Dzisiaj mam, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, rozregulowane wszystkie rynki. Bo Pan wspomniał o trzodzie chlewnej, praktycznie o upadku trzody chlewnej, a przecież głównym hasłem wyborczym w 2014 roku PiSu była odbudowa hodowli trzody chlewnej. Jest ja zapaść w tej chwili na rynku mleka, nie mówię już o owocach miękkich czy zbożach, więc ja patrzyłem dane Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Wielkopolski. To gdyby nie było dopłat bezpośrednich, to praktycznie poza rzepakiem żadna uprawa rolnicza w tej chwili nie jest uprawą opłacalną. Przychody plus jest tylko i wyłącznie dlatego, że są dopłaty, a są takie uprawy, chociażby jak jęczmień, które dają. Z dopadami, panie pośle, także natomiast tą stratę. wyborczą bitwę o Polską wieś to wygrywa według pana, bo tradycyjnie wieś to jest miejsce właśnie dla polskiego Stronnictwa ludowego. Nie, Panie, redaktorze, to się w nie, nie, panie redaktorze, dlatego że w ostatnich latach też zmieniła się wieś. Ja pamiętam wieś, w której 70% mieszkańców to byli rolnicy. Dzisiaj ta wieś to jeśli chodzi o rolnictwo, to jest poniżej już 10%, nastąpiła duża koncentracja. Co prawda miedze jeszcze są, ale użytkowników we wsi, gdzie jest 100 gospodarstw, faktycznych rolników, faktycznych gospodarzy jest 4-5, więc to zupełnie inaczej wygląda niż wyglądało kiedyś. Mieszkańcy wsi, tak samo jak mieszkańcy miast, mają różne zawody, mają różne zainteresowania i mają różne także oczekiwania. Plus Jest też dużo polityczne. ludzi napływowych z miast do wsi. Też sporo, ale to jest tylko, że tak powiem, w tych pierścieniach wokół dużych miast. Natomiast w tej Polsce, daleko od centrum, Rzeczywiście takiego napływu mieszkańców miast nie ma. Ja mam to szczęście, że mieszkam w równej odległości od Warszawy, Białego Stoku i Lublina. To jest mniej więcej 125 km. I powiem Panu szczerze, że tam napływu ludzi z miasta nie ma, a odpływ ludzi ze wsi jest. Ja w 90 roku zostałem wójtem gminy Rebki, w mojej gminie było 7,5 tysiąca mieszkańców. W tej chwili jest poniżej 6,5, czyli w ciągu 30 paru lat ubyło 1000 z 7. Więc to jest naprawdę znaczący I ubytek. Ostatnie pytanie. Dla Polski lepszy PIS czy Konfederacja? Dla Polski powiem Panu szczerze, najgorszy byłby układ PIS z Konfederacją. I, i tym bym zakończył. Nie uważa pan, uważa pan, że to jest bardzo realny scenariusz? Ja tak. uważam, że tak, że to jest scenariusz bardzo realny i to jest scenariusz, który jeśli y, tak dalej kampanię będzie prowadziła Koalicja Obywatelska, jak prowadzi, jeśli dalej y, ośrodkiem, y, że tak powiem, namawiającym do y, pełnego jednoczenia opozycji i, i, i robienia jednej listy y, będzie dalej czerska i będzie robiła to, co y, robi i jej, że tak powiem, wyznawcy, to rzeczywiście doprowadzi do sytuacji, w której być może koalicja obywatelska wygra z PiSem, ale z pewnością opozycja demokratyczna nie będzie miała większości bez Konfederacji, żeby stworzyć rząd. A powiem panu, że nie wyobrażam sobie, żeby Konfederacja chciała dogadać się z opozycją demokratyczną. Natomiast wyobrażam sobie, że Konfederacja chętnie dogada się z PiSem. Natomiast, właśnie panie posiedzenie, cały czas w kuluarach. Mówi się i są również plotki na temat tego, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma cały czas gorącą linię z Donaldem Tuskiem, że cały czas są prowadzone jakieś rozmowy, że ewentualnie gdyby trzecia droga nie miała odpowiednich sondaży, no to jest jeszcze, jesteśmy jeszcze otwarci na jedną listę. Może pan to zdementować? Nie pan, za długo jestem w polityce, żebym zajmował się plotkami. Nie ma takiej linii, nie ma takich rozmów. No i nikt nie, nie rękę, nie złapał, tak? Nie, nie, ale... nie, ma, nie ma takiej koncepcji w ogóle. Przedwczoraj rozmawiałem akurat z Kościankiem Kamieśem na ten temat. Myślę, że dzisiaj też się będziemy widzieli, więc nie ma takiej koncepcji. Koncepcja jest bardzo prosta, jasna. Koalicja PSL Polska 2053 Droga to jest cel i będziemy go realizować. A jakieś jeszcze środowiska będziecie ściągać? Tak, no, no wczoraj, wczoraj Młoda Polska, że tak powiem, zadeklarowała współpracę z pewnością. Będzie jeszcze kilka środowisk, które do bloku Koalicji Polskiej dołączą. Natomiast kogo ewentualnie jeszcze doprowadzi do, że tak powiem, współpracy Polska 2050, Szymon Hołownia, tego nie wiem. Natomiast panie pośle, no, trzeba przyznać, że na pewno ten pomysł Koalicji Obywatelskiej z Aleją Milionerów PiS był dość... No przynajmniej głośnie medialnie dość trafny. Zresztą od razu była też odpowiedź tak, Aleja Aferzystów PO ze strony e, tej posłów suwerennej Polski. E, jak pan ocenia tę ja akcję? Powie, ja I jak powiem, pan w ogóle ocenia sytuację? Ja powiem panu szczerze, że, że żyjemy niestety w polityce, w okresie uprawiania polityki na zasadzie matrixu, bo nazwanie się suwerennej Polski, suwerenną, jest rzeczywiście dla mnie parodią. Bo partia, która przez 8 lat Wspiera Mateusza Morawieckiego, premiera, który w największym stopniu godzi się na federalizację Unii Europejskiej, bo przecież kwestia wspólnych podatków, uwspólnotowienia długu, uzależnienia wypłaty pieniędzy od praworządności, bo kwestia Fit for 55, na to wszystko premier Mateusz Morawiecki się zgodził. I Solidarna Polska przez 8 lat wspierała tegoż premiera, a w tej chwili mówi, że ona będzie suwerenna. Suwerenna od kogo? Od Jarosława Kaczyńskiego? Przecież cały czas jest, nawet swego klubu w Sejmie nie stworzyli. Nie było ich stać na taką suwerenność, żeby stworzyć własny klub w Sejmie, choć liczbę posłów powyżej 15 mają. Tylko są w pełni uzależnieni od woli i decyzji Jarosława Natomiast co do obozu Zjednoczonej Prawicy, kiedy patrzy Pan na te obrazki, no już przed paru tygodni, ale e, pamiętamy tak odwołanie tych wszystkich wicepremierów, potem Jarosław Kaczyński siedzi obok premiera Morawieckiego. E, teraz jest doniesienie, że e, pani posłanka Siarkowska ma dołączyć do Konfederacji. Jak tam no, ale myśli pani pan, poslanka, kipi? Kipi pani posłanka Siarkowska zatacza te kółka cały czas? A raz jest w Konfederacji, raz jest w Solidarnej Polsce, innym razem w PiSie, potem sama nie wie gdzie jest. No To jest taki akurat elektron, który lubi krążyć. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, co kipi w polskiej prawicy, no tam, tam, tam nic nie kipi. Dlatego że mamy sytuację, w której mamy udawanego premiera. Mamy udawaną marszałek i mamy udawanego prezydenta. Tak naprawdę nad premierem, nad marszałkiem, nad prezydentem jest Jarosław Kaczyński. Bez jego zgody, bez jego woli nic się nie dzieje. Natomiast co do sondaży wyborczych, kiedy patrzy Pan na wynik z trzeciej drogi, nie obawia się Pan, że może tych procentów trochę na koniec zabraknąć? Nie, nie obawiam się, dlatego że ja w tych, że tak powiem, sondażowniach jestem dość, że tak, o, 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 obyty nie przypominam sobie żadnej kampanii, w której na kilka miesięcy przed wyborami PSL byłby notowany powyżej progu wyborczego. Czyli PSL zawsze niedoszacowany? Nie, panie redaktorze. Problem polega na tym, że my w wolnej Polsce przez ostatnie 33, zaraz 34 lata nie dopracowaliśmy się niezależnych sondażowni. My mamy sytuację z ośrodkami kształtowania opinii publicznej, a nie ośrodkami badającymi opinię publiczną. I to jest problem polskiej demokracji. Tak, czyli jak mieliśmy dość ciekawy sondaż CBOS-u, w którym różnica między pis a Platformą była bardzo niewielka, no a reszta no poz... Tam jest, Wiesz, tam jest inna ciekawsza rzecz. Tam jest ciekawsza rzecz taka, że te dwa środowiska polityczne i PiS i PO spadły poniżej 60%. A więc 40% ludzi ma już dość. I Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. I do tych 40% ludzi trzeba skierować swoją ofertę polityczną. To jest cel trzeciej drogi. Według tego sondażu mieliście tam 11 z kawałkiem chyba albo około 11? Nie, tam jeśli chodzi o COBOC, to było, to było chyba tylko 6, natomiast w innych równoległych sondażach rzeczywiście było powyżej 11. I jaki jest wasz cel wyborczy, realny? Realny cel wyborczy, wielokrotnie o tym mówiliśmy, to jest zdecydowanie powyżej 15%. Ja jestem przekonany, że między 15 a 20% to jest możliwe. Natomiast jeszcze co do tego, co teraz jest ogłoszone w kampanii, no bo mamy istą licytację, tak? mamy 800, mamy 1500, mamy również kwotę wolną od podatku. Czekamy na więcej, tak? Natomiast skąd? No to wszystko pieniądze. Wiemy doskonale o tym raporcie. Nikt, gdzie tam się mówi o tym pozabudżetowym długu. Pada kwota 300 miliardów polskich złotych. A to już, panie redaktorze, pozabudżetowa kwota długu, co pan mówi o 300 miliardach, to jest jedno, ale ogólne zadłużenie państwa to jest problem, dlatego że oficjalnie mówi się o kwocie około bilionów. 600 milionów, 700 milio yy, yy, miliardów, natomiast de facto jest to powyżej 2,5 biliona. I to są długi, które będą spłacały moje dzieci, moje wnuki, a być może jeszcze i moje prawnuki. I dzisiaj mamy sytuację, w której populiści chętnie rozdają pieniądze, także dzieciom, i nie informując ich o tym, że oni będą je spłacali wraz z odsetkami. Więc pytanie, czy te dzieci wszystkie rzeczywiście tych pieniędzy chcą? To jest jedna. Dwa. Jeśli się nie zmieni przepisów, nie uprości prawa w zakresie y, przedsiębiorczości, a więc powrót niejako do pierwotnej ustawy Wilczka, uproszczenie wszystkich mechanizmów y, y, w zakresie y, prowadzenia działalności gospodarczej, raz. I dwa, trwałe prawo. Nie może być tak, że kilka razy w roku zmieniają się systemy podatkowe, składkowe, etc. Przedsiębiorca powinien mieć prawo, stabilne, więc zmiany nie powinny być robione częściej, jak raz na 5 lat. Natomiast y, też, kiedy widzi Pan tą licytację, uważa Pan, że trochę zapomniano o tych pewnych y, sprawach, z którymi Polska była wiązana, tak? Czyli innowacyjność, przedsiębiorczość. No więc właśnie na to zwracam uwagę. Na to zwracam uwagę, że dzisiaj w tytułach dzienników mamy o tym, że z innowacyjnością y, mamy... To jest inwestycjami zagranicznymi problem. Na, na, y, 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 Inw innowacyjność, inwestycje nie tylko zagraniczne, ale i krajowe. No, panie redaktorze, jeśli nikt nie chce rozmawiać o tym i podjąć tematu z raportu Komisji Europejskiej z 24 maja tego roku, gdzie w raporcie jest jasny zapis na stronie 27. Polska nie dostała krajowego planu odbudowy, zaliczki, dlatego że polski rząd spóźni się ze złożeniem ostatecznego projektu. Polski rząd złożył 3 maja 2021 roku projekt, po czym go wycofał do poprawy i nie zdążył złożyć ponownie na czas. Komisja Europejska nie mogła go do końca lipca 2021 roku rozpatrzyć, bo go nie było. W związku z tym zaliczka, która nie była uzależniona od żadnych kamieni milowych, od żadnego udziału własnego, 21 miliardów złotych nam przepadła. Dzisiaj mamy sytuację, w której nie dostajemy Krajowego Planu Odbudowy, bo yy, Trybunał Konstytucyjny. W sprawie dwóch kolegów z rządu mógł się dogadać i uznał, że pani Julia Przyłębska jest prezesem tegoż trybunału, ale w sprawie pieniędzy dla Polaków i weta czy, czy, czy zapytania pana prezydenta odnośnie Sądu Najwyższego, tenże sam trybunał uważa, że Julia Przyłębska nie jest prezesem tegoż trybunału. Więc mamy sytuację, w której wszystko zależy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, od ich nominatów w poszczególnych urzędach, instytucjach czy sądach, i pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Bo gdyby te pieniądze były, gdyby te 770 miliardów, które na billboardach za ponad 12 milionów złotych reklamował pan premier Mateusz Morawiecki, to gdyby te pieniądze pracowały już w polskiej gospodarce, to poziom inwestycji byłby zdecydowanie większy. Ja przypominam sobie strategię odpowiedzialnego rozwoju pana Mateusza Morawieckiego bodajże z 2016 roku. Wtedy on krytykował, że inwestycje na poziomie 20% PKB to jest za mało. On doprowadzi do sytuacji, w której inwestycje będą na poziomie 25% PKB albo wyżej. Mamy dzisiaj sytuację, w której inwestycje spadły poniżej 16% PKB. A więc de facto mamy zapaść inwestycyjny. Jeśli dzisiaj tylko korzystamy z pieniędzy pożyczonych i chcemy je rozdawać i poprzez popyt konsumpcyjny generować rozwój państwa, to na dłuższą metę to się, to się zwyczajnie nie da robić. Panie pośle, natomiast uciekł pan trochę tego, od tego pytania o polską wieś, o bitwę o polską wieś, a tam również się pojawia taki y, smaczek jak agronia i wiele osób nazywa Michała Kołodzieczaka nowym leperem. Zgadza się pan z tą opinią? Panie redaktorze, pewnie do lepera to jeszcze panu Michałowi sporo brakuje, ale ja każdemu, kto jest po dobrej stronie rolników, życzę powodzenia. I tak jak przez wiele lat współpracowałem z Andrzejem Leperem na różnych poziomach, wtedy nawet kiedy byłem ministrem rolnictwa to kilkakrotnie żeśmy się spotykali bo rzeczywiście on wtedy wymagał y, wsparcia tak samo chętnie rozmawiam z Kołodziejczakiem, bo uważam, że każdy, kto prezentuje pozytywny pomysł na zmiany, na, na, na poprawę warunków funkcjonowania polskiej wsi i polskich rolników, zasługuje na współpracę. Jak pan ocenia te wszystkie słowa Andrzeja Lepera sprzed lat? Bo wiele osób mówi, że były prorocze i cały czas jego wypowiedzi się bardzo dobrze oglądają, tak, w internecie, w różnych miejscach. Cały czas wspomina się Andrzeja Lepera. Panie redaktorze, powiem tak. Też jest takie stare polskie przysłowie. Tacy prorocy, co ziemniaki jedzą, niewiele wiedzą. To czasami jest dosadniej tłumaczone. Co do proroct pana Andrzeja, to miałbym wiele zastrzeżeń, natomiast faktem jest, że zawsze stawał na czele buntu niechęci wsi w stosunku do każdej władzy i na tym zyskiwał. I to jest na tym, na tym polega między innymi działalność różnego rodzaju form związkowo, że tak powiem, stowarzyszeniowych. Natomiast w momencie kiedy przyszedł do Sejmu, został wicepremierem, Podjął współpracę z prawem i sprawiedliwością. No, został wyprowadzony, że tak powiem, na manowce. Wiemy, wiemy, jak to się skończyło. Natomiast ci dwaj, którzy sprowokowali całą aferę gruntową, bo to była to taka ewidentna prowokacja i, i, i za to zostali skazani, zresztą nieprawomocni, ale w tej chwili sąd najwyższy orzekł, że sprawa musi wrócić do drugiej instancji, więc miejmy nadzieję, że finał będzie sprawiedliwy. I że, że sądy podejmą właściwą decyzję. No skończy, skończył źle, więc czasami jest tak, że związkowcy świetnie się sprawują w roli związkowców, natomiast w momencie, kiedy przyjdzie im już odpowiadać i podejmować decyzję, jest nieco gorzej. Panie pośle, i na koniec oddajmy głos wyborcom, którzy zadali pytania. I pierwsze pytanie od użytkownika Wodzimierz-Uczak: Gdzie są frajerzy? No to ja przypomnę panu Łuczakowi, że wtedy chodziło o duże pieniądze dla rolników przy kryzysie jabłkowym. Ja jeździłem w Brukseli negocjować wsparcie dla sektora jabłek i owoców i warzyw. Prosiłem rolników o to, żeby kilka dni nie wieźli produktów do przetwórstwa rolno-spożywczego, które wtedy płaciło po 7 groszy, czy nawet 6 za kilogram jabłek. Załatwiłem później wsparcie dla rolników, wycofanie z rynku 300 tysięcy ton przez dwa lata jabłek i kilkunastu tysięcy ton owoców i warzyw. Za swoje słowa przeprosiłem, co się rzadko politykom zdarza, ja mam tę odwagę, żeby wtedy kiedy popełnię błąd, przeprosić, ale przez dwa lata rolnicy z tego wsparcia korzystali, natomiast już później w roku 2016, kiedy Pis objął władzę, ta pomoc to wsparcie spadło z 390 tysięcy ton i na tym się skończyło. Już później drugi raz tak dużego wsparcia dla producentów jabłek w Polsce nie było. Kolejne pytanie od użytkownika Superior Walter. Kto lepszy, Mencen czy Petru? Powiem szczerze, że dla mnie nie widzę różnicy między jednym a drugim. Petru już w Polsce się sprawdził, Mencen próbuje, więc wydaje mi się, że Mencena nie czeka większa kariera niż Rzarda Petru. A ma pan. Też obiekcje co do wolnorynkowych y, poglądów, takich liberalnych dogmatów jak z początku lat 90. Panie redaktorze, ja powiem panu tak. Ja jestem generalnie dość liberalny, jeśli chodzi o gospodarkę. Ja uważam, że tutaj powinno być jak najmniej ingerencji państwa, bo tyle ingerencji, ile konieczna, a nie, a nie ile państwo chce. Natomiast, natomiast problem polega na tym, że y, tak naprawdę y, poglądy pana Mencena i sposób ich prezentacji. One fajnie się y, przedstawiają w mediach społecznościowych i na filmiku 30 czy 20 sekundowym, natomiast kiedy siąść z nim dłużej w dyskusję na temat propozycji programowych, to już jest znacznie gorzej. I to sam, ten sam użytkownik pyta, co trzecia droga ma do zaoferowania studentom? No tu przede wszystkim wielokrotnie wypowiadali się młodsi moi koledzy, koleżanki w zakresie chociażby spraw związanych z akademikami, że jednak trzeba wrócić do tej koncepcji powszechniejszego korzystania z akademików i akademika taniego. To jest jakby jedna rzecz, a dwa, no w kwestii edukacji oferta uczelni, oferta uniwersytetów musi być cały czas aktualizowana w stosunku do potrzeb. Społeczeństwa. I tak jak dzisiaj mamy ogromne zapotrzebowanie na medyków w moim Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedcach. Mam nadzieję, że już niebawem Uniwersytecie Siedleckim, bo jest złożony stosowny wniosek w Sejmie o zmianę nazwy, będzie otwierany już nie tylko kierunek medycyny i pielęgniarstwa, ale będzie także kierunek lekarski. Zobaczymy, czy to się wszystko spanie. Zobaczymy, czy trzecia droga przemówi do młodych ludzi. Bardzo Państwu. Dziękuję za obecność. Zachęcam do komentarzy, lajkowania, subskrybowania, dawania znać przede wszystkim, czy się podobało Państwa i moim gościem. Był Marek Sawicki. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.